Radio Concita. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria pana posła Macieja Małeckiego. Szczęść Boże, panie pośle. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria. Panie pośle, ekonomiści w większości pozytywnie oceniają propozycję rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, które ma wynieść 2000 zł brutto. I to oznacza też, że jeżeli strona społeczna, która też jest zaproszona do konsultacji w tych kwestiach, przyjmie propozycję, minimalna stawka godzinowa, której wprowadzenia chce rząd, mogłaby wynieść nie 12, tak jak wcześniej przewidywano, a 13 zł. Wiadomo, opinie są różne, szczególnie w ustach ekonomistów, natomiast pan poseł też jest blisko ludzi, spotyka się z ludźmi, ze swoimi wyborcami i nie tylko. Jakie znaczenie ta wyższa kwota za stawkę godzinową i też wyższa kwota minimalna wynagrodzenia na poziomie 2000 zł brutto dla zwykłego Polaka będzie miała? Ojcze, to nadal nie będą duże kwoty, ale to można powiedzieć, porównać do takiego przełomu, takiego wyzwolenia z niewolnictwa w XXI wieku. Dlaczego mówię niewolnictwa? Ja przypomnę taką jedną ze spraw, którymi zajmowałem się w poprzedniej kadencji. Zwrócili się do mnie pracownicy jednej z firm ochroniarskich. Chronili jednostkę wojskową i dopóki nie pokazali mi dokumentów potwierdzających zarobki, nie wierzyłem, że pracują ponad 400 godzin w miesiącu za niecałe 5 zł na godzinę. Ci ludzie mieli w rękach broń i pilnowali ważnych dla Polski obiektów. Jeżeli dlatego jako Prawo i Sprawiedliwość za jeden z ważniejszych postulatów uznaliśmy przywrócenie godności ludziom, którzy zostali skazani na pracę poniżej wszelkich stawek. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś pracuje za 5 zł na godzinę, to w miesiącu tym, który ma 168 godzin roboczych, zarabia około 700 zł. Ludzie, o których mówię, którzy pracowali ponad 400 godzin w miesiącu, nie mieli nic z życia. Miesiąc ma 720 godzin. 30 dni po 24 godziny. Do tego trzeba doliczyć sen, dojazd do pracy, czas na higienę przed snem, jakieś pranie, rozmowę, jedzenie itd., itd. Tu okazało się, że sprowadzenie życia do pracy albo dojazdu do tej pracy. I dzisiaj, wracając do sedna sprawy, do sprawy postawionej przez ojca, dzisiaj mówimy tak. Trzeba dostrzec pracownika. Nie można płacić ludziom poniżej wszelkich głodowych stawek. I mówimy tak, te 2000 zł miesięcznie i 13 zł na godzinę. To nie jest dużo, mamy świadomość, ale na tyle dzisiaj stać polską gospodarkę. I dzisiaj rząd pani premier Beaty Szydło stawia sprawę jasną. Konkurujmy jako Polska, jako kraj innowacyjnością. Konkurujmy odbudową polskiego przemysłu, a nie tym, co było do tej pory. Czyli zainwestuj w Polsce, bo tu możesz płacić pracownikowi grosze. Tu możesz płacić poniżej wszelkich norm. I taki był komunikat do zachodnich koncernów, do firm, które były zachęcane do inwestycji w Polsce. Nie dlatego, że miały tu przychodzić nie dlatego, że jesteśmy innowacyjnym krajem, że mamy świetnych inżynierów, że mamy świetne pomysły, tylko dlatego, że tu można zapłacić grosze, a w swoim kraju taki przedsiębiorca musiałby płacić godziwie. Dlatego w tej kolejnej sprawie dotrzymujemy słowa i poprawiamy byt materialny
ludzi na krawędzi wszelkich norm egzystencji. Panie pośle, to też możemy powiedzieć chyba śmiało, że kolejny element polityki prorodzinnej, jeżeli tak można to nazwać, rządu, ponieważ pan poseł o tym wspomniał, ale też święty Jan Paweł II, choćby w encyklice Laborem Exercens, ale też w wielu swoich przemówieniach mówił o tym, że to praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy i praca powinna człowieka uszlachetniać, a nie na nie tyle, nie tylko dołować i przysparzać zmęczenia i wyczerpania. Dlatego myślę, że ten gest również wpisuje się w te działania, tak jak Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, tak samo i ta kwestia sprawi, że czy przynajmniej będzie okazją do tego, żeby człowiek był człowiekiem i realizował swoje życiowe powołanie, a nie tylko zarabiał, tak jak pan poseł powiedział, nie tylko był niewolnikiem, który pracuje na taką głodową pensję. Ojcze, przez ostatnie 8 lat rządzący Polską, politycy Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego wydali miliardy złotych na tak zwaną innowacyjność polskiej gospodarki, na cyfryzację, na wdrożenie nowych rozwiązań, na sprawienie, żeby Polska była krajem konkurencyjnym i nowoczesnym. I kiedy dzisiaj docierają do nas informacje o wynikach raportów z poszczególnych ministerstw, zwłaszcza z Ministerstwa Cyfryzacji, z Ministerstwa Skarbu, to dochodzimy do takiego bardzo wstrząsającego wrażenia, że mieliśmy do czynienia z niesamowitym marnotrawstwem miliardów polskich złotych. Tych miliardów, które były przeznaczone na usprawnienie i innowacyjność naszej gospodarki. Na przykład z ostatnich dni dziesiątki milionów złotych zmarnotrawione na wprowadzenie dowodu elektronicznego, na systemy informatyczne, które miały funkcjonować, łączyć urzędy, obsługiwać przedsiębiorców, zbierać nasze dane medyczne, po to, żebyśmy mniej czasu jako Polacy, jako obywatele tracili na załatwianie spraw w urzędach, czy jako przedsiębiorcy, a więcej czasu mieli dla samych siebie i do funkcjonowania na rynku. Dlaczego o tym mówię? Bo to ma dokładny, to wprost ma związek z biedą, jaka jest w Polsce, bowiem pomimo wydania tych pieniędzy, Polska nie stała się krajem konkurencyjnym. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, porównajmy sobie dwie działalności. Kogoś, kto przez 12 godzin dziennie produkuje wiadra i z drugiej strony kogoś, kto przez kilka godzin dziennie buduje komputery albo na przykład pracuje przy budowie samochodów napędzanych elektrycznie. Oczywiście, że większy zysk i większą wartość dodaną przyniesie osoba, która pracuje w tym nowoczesnym sektorze, a ta, która składa wiadra, czy jest w stanie wykonywać tylko te proste prace, będzie musiała pracować dużo więcej za dużo mniejszy stawki. I dochodzimy do tego, że Polska została sprowadzona do roli takiego państwa neokolonialnego. My zostaliśmy zakwalifikowani jako kraj, w którym może być montownia, może być jakaś składnica, mogą być wykonywane proste, nieskomplikowane czynności, ale bardzo nisko płatne. Tymczasem inne kraje Europy inwestowały w bardzo nowoczesne technologie. I to jest problem, z którym dzisiaj musimy się zmierzyć. To jest problem, który spadł na rząd Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim to jest to, co boli Polaków, bo to przekłada się na codzienne życie. Bowiem zostaliśmy w tyle z nowoczesnymi technologiami, zostaliśmy w tyle z konkurencyjnością naszej pracy. I mimo, że Polak może wypluwać sobie żyły, to i tak będzie opłacany gorzej niż Niemiec, Szwajcar, Austria, ponieważ tamci pracują w innych warunkach i robią inne rzeczy. I dzisiaj dlatego właśnie Ministerstwo Rozwoju pod dowództwem wicepremiera Mateusza Morawieckiego we współpracy ze wszystkimi resortami przygotowuje
taki plan rozwoju Polski. Ten plan jest oparty na kilku filarach. To jest reindustrializacja, czyli odbudowa naszego przemysłu. To jest innowacyjność i ułatwienia dla biznesu. To jest kapitał dla rozwoju i budowanie oszczędności Polaków. To jest taka ekspansja zagraniczna naszego kapitału, naszych produktów. Tego, czy ktoś, jeżeli stał się w Polsce, dobrze, wychodź teraz na zewnątrz, zdobywaj rynki innych krajów. I piąty filar to jest polityka społeczna, czyli pochylenie się nad tym, żeby ten rozwój był równomierny. I teraz podsumowując już tą wypowiedź, bo zdaję sobie sprawę oczywiście z czasu audycji, ze strony Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas słyszymy o tym, cieszcie się, 27 lat wolności. Szczególnie Bronisław Komorowski, gdyby miał herb, to by sobie wpisał w tym herbie 27 lat wolności i zmieniał daty co roku, od 89 roku, że to był sukces niesamowity. Nie zgadzamy się. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy musieli pracować za 5 zł na godzinę, którym się nikt nie interesował. Na kobiety na kasach w hipermarketach, na pielęgniarki, na salowe, na wielu, wielu ludzi, którzy pracowali ciężko, ale poniżej wszelkich niskich stawek. Dla tych ludzi 27 lat po 89 roku nie było sukcesem. Sukcesem te lata były dla tych, którzy obłowili się na tak zwanej transformacji, dla ludzi, którzy zdobyli fortuny na planie Balcerowicza Sorosa i dla tych ludzi, którzy kiedyś byli sekretarzami partii w danych zakładach, a później stali się właścicielami tych zakładów. Mówię w dużym skrócie, jest wielu ludzi, którzy uczciwie doszli do pozycji biznesowej ciężką pracą, pomysłowością, wiedzą, ale w tym rozwoju ostatnich lat było wiele, wiele ludzkiej krzywdy i dzisiaj przyszedł czas, żeby to zmienić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości takich zmian dokonuje. Zaczynamy nie tylko od rozwoju gospodarki, ale także od tego, żeby pochylić się nad tymi, którzy są najbiedniejsi, najbardziej potrzebujący, mimo tego, że bardzo ciężko pracują. Bardzo dziękuję, panie pośle, za to, co robicie, ale też i za tę wypowiedź i przybliżenie nam i naszym słuchaczom. No, jak ważna ta kwestia jest, chociaż myślę, że słuchacze doskonale to rozumieją. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem na antenie Radia Maryja gościliśmy pana posła Macieja Małeckiego. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z mocy, Bóg nazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na wysłuchanie programu Polski Punkt Widzenia, który w dniu wczorajszym był wyemitowany na antenie telewizji TRFAM, a którego gościem była pani Lidia Kochanowicz. Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Witamy w studiu. Szczęść Boże, pani dyrektor. Szczęść Boże. Pani dyrektor, porozmawiamy dzisiaj na temat poprzednich działań, no być może także i obecnych działań w sprawie toruńskiej geotermii, działań między innymi Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okazuje się, że jest prokuratura zajmuje się tymi działaniami. Chodzi między innymi o to, że Skarb Państwa poniósł stratę na tym, że fundusz zerwał bezprawnie umowę na dotację do toruńskiej geotermii. Tak, wiemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zarząd tego funduszu przekazał sprawę w maju tego roku do prokuratury, wykazując, że działania poprzedniego zarządu, który zerwał umowę z Fundacją Lux Veritatis właśnie na dotację do odwiertów geotermalnych, spowodował stratę dla Narodowego Funduszu w wysokości 5 milionów złotych. To są odsetki, jakie Narodowy Fundusz zapłacił Fundacji w związku z ugodą, która została zawarta w sądzie. Ta strata mogła być większa, bo straty też poniósł, i to dużą stratę poniósł fundacja, przepraszam. Tak, ale chcę powiedzieć, że Fundacja Lux Veritatis poniosła o wiele większą stratę, właśnie, ponieważ zgadzając się na ugodę przedsądową, zrezygnowaliśmy dodatkowo z 13 milionów odsetek.
sąd orzekając w sprawie i przyjmując ugodę, tak jak mówiliśmy wcześniej, sprawdził tę ugodę, czy ona jest zgodna z prawem, czy nie zachodzi podejrzenie obejścia prawa i czy ona jest zgodna z zasadami służby społecznego. I stwierdził, że gdyby sąd orzekał w tej sprawie i wydawał wyrok, to odszkodowanie dla Fundacji Lux Veritatis wynosiłoby prawie 40 milionów złotych. Natomiast fundacja otrzymała, przypominam, 26,5 miliona złotych. Także ta różnica to jest tak naprawdę strata, jaką poniosła Fundacja Lux Veritatis. No mało tego, że sąd stwierdził, że to odszkodowanie się należy, ale stwierdził również, że zerwanie tej umowy z fundacją było jednostronną, wyjątkowo nieprzychylną decyzją, która mogła mieć związek ze zmianą opcji politycznej i naciskami na zerwanie tej umowy. Pamiętamy przecież notatkę wiceministra Gawłowskiego, który polecił swoim podwładnym szukanie haków na tą umowę o dotacji. Tak, pamiętamy to wszystko. Pamiętamy również wypowiedź ówczesnego ministra gospodarki, pana Piechocińskiego, tak, który stwierdził jednoznacznie jeszcze wówczas, kiedy rząd tamten działał, prawda, kiedy on był wicepremierem, powiedział, że zerwanie umowy dotacji przez Narodowy Fundusz było działaniem politycznym, a nie merytorycznym. I to potwierdził sąd, przyjmując ugodę między Fundacją a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. No ale to jedna strona tego problemu, jedna strona tej sprawy. Drugą stroną tej sprawy jest to, że w dalszym ciągu jest problem z tym, aby to dobro, jakim jest geotermia, uruchomić dla mieszkańców Torunia. Okazuje się, że tu nie tylko zablokowano możliwość finansowania odwiertu, badań, ale teraz jest problem z tym, żeby ta ciepła woda trafiła po prostu do mieszkań w Toruniu. Tak, działania poprzedniego rządu polegały najpierw właśnie na tym, żeby uniemożliwić nam wykonanie odwiertu i pierwszych badań. Dlatego też nam cofnięto umowę dotacji, uważając, że fundacja nie poradzi sobie i nie wykona tych badań i nie ustali zasobów wód geotermalnych. Przypomnę, że my musieliśmy uzyskać pożyczkę bardzo wysoko oprocentowaną, żeby te badania dokończyć. Ale nam to się udało. Wówczas, dzisiaj już ten stan wiedzy mamy większy, działania ówczesnego rządu szły w kierunku takim, żeby w Toruniu powstało inne źródło ciepła, które uniemożliwiłoby odbiór energii odnawialnej i przyłączenie tej energii do sieci. Dzisiaj ustawodawca Polski, bo tak jeszcze jest na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że to się zmieni, zabezpieczył duże koncerny zachodnie, bo o tych głównie mówimy, koncerny, które produkują prąd i ciepło w taki sposób, aby uniemożliwić odnawialnym źródłom energii, nie tylko w Toruniu, ale i w całej Polsce, przyłączenie źródła do sieci. I to ma również miejsce w Toruniu. Nie ma możliwości prawnych, tak naprawdę skutecznych, żeby to ciepło do sieci przyłączyć. Fundacja Lux Veritatis od wielu lat rozmawia z firmą EDF właśnie Toruń na ten temat, żeby to ciepło przyłączyć. Składamy wnioski o przyłączenie, ale niestety nie możemy uzyskać warunków przyłączeniowych, ponieważ właśnie prawo pozwala takim firmom na takie działanie, aby uniemożliwić to przyłączenie. A czy państwo wspiera tą firmę EDF? Czy państwo wspiera finansowo w jakiś sposób? Bo wiadomo, że toruńskiej geotermii nie chciało wspierać. Państwo wspierało i wspiera. Wspierało w taki sposób, że w 2015 roku, już na końcówce roku, to był wrzesień, październik, państwo polskie poprzez Polskie Inwestycje Rozwojowe, to jest taki fundusz, który został powołany przez państwo polskie dla wspierania polskich inwestycji, to jest bardzo wyraźnie napisane w statucie tego funduszu, dla wspierania polskich inwestycji, zawarł umowę z firmą francuską na wybudowanie ciepłowni, a właściwie kogeneracji z energią elektryczną w Toruniu, przekazując na ten cel stosowne środki. Ta inwestycja w Toruniu kosztuje 550 milionów złotych. 550 milionów złotych. Inwestycja dla wybudowania ciepłowni w kogeneracji z energią elektryczną. Ciepłowni gazowych. Ciepłowni gazowych, bo to jest ciepłownia właśnie, która będzie produkowała ciepło i prąd na gaz. Gaz, który płynie, jak wiemy, ze wschodniej granicy. Pani dyrektor, ale jak to jest? Bo z tego co wiem, to firma EDF, państwowa francuska firma EDF, ma zyski, duże zyski. Więc jaka tu jest racja udzielania dotacji takiej firmie?
Właśnie chcę powiedzieć jeszcze, że w międzyczasie właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udzielił tej firmie dotacji w wysokości, z tego co pamiętam, 188 milionów złotych dotacji. 188 milionów złotych, a jeszcze w tym roku, w lutym, udzielił pożyczki niskooprocentowanej w wysokości 58,9 miliona złotych. W ten sposób wspiera się firmę zagraniczną, prawda? I tak jak pan redaktor powiedział, to jest prawda, że firma EDF uzyskuje ogromne zyski. Z tego co pamiętam, za 2015 rok zysk tej firmy wyniósł, zysk brutto wyniósł 7,1 miliarda złotych. Czyli mamy mocną firmę, która... 1,7 miliarda złotych zysku. Tak? Zysku brutto. Takie, to jest taka kwota za 2015 rok. I taka firma jest jeszcze wspierana przez, była wspierana przez polskie państwo, przez polskiego podatnika w formie dotacji dla jej rozwoju tutaj w Polsce. I ta firma ma problemy z tym, żeby w jakiś sposób dogadać się z Geoterną Torwińską, żeby uruchomić tą, tą ciepłą wodę. Po co właściwie ją wpuszczać w takim razie do sieci ciepłowniczej? Jaki cel? No, to jest to pytanie. Ja myślę, że bardzo wiele mówi się w Polsce i w Europie o tym, że są potrzebne właśnie odnawialne źródła energii. Chodzi o obniżenie emisji CO2 i o to, żeby wykorzystywać zasoby, naturalne zasoby, geotermalne czy inne, dla pozyskiwania ciepła, głównie ciepła, bo zasoby geotermalne w Polsce raczej nie będą służyły do produkcji energii elektrycznej, ponieważ temperatura wód jest zbyt niska i nie będzie to opłacalne ekonomicznie, ale na pewno ciepło można uzyskiwać i wiele polskich miast mogłoby się absolutnie uniezależnić od systemów ciepłowniczych, obniżyć emisję CO2 i tworzyć własne systemy ciepłownicze właśnie na bazie wód geotermalnych. Tak powinno być i o tym się od wielu lat mówi. Natomiast nie widać tak naprawdę wsparcia i działania, aby to, o czym się mówi, realizować. Teoretycznie jest tak, że to ciepło, które my wydobywamy w Toruniu o temperaturze 62 stopni, powinno być wpuszczone do sieci miejskiej, prawda? I podgrzane do temperatury wyższej w szczycie, jeżeli ona jest potrzebna w miesiącach jesiennych czy zimowych. I taka inwestycja no, rzeczywiście byłaby ekonomicznie opłacalna, tak dla systemu, jak i dla mieszkańca Torunia, który by tą energię cieplną odbierał, ponieważ taka inwestycja, która by wykorzystywała geotermalne źródło ciepła i tylko częściowo by podgrzewała tą wodę wtedy, kiedy ona będzie potrzebna o temperaturze wyższej, kosztowałaby około 80 milionów złotych. A ile wpompowano? No, na dzień dzisiejszy 550 plus w samym Toruniu 60 milionów dotacji, prawda? Czy to trzeba jeszcze złączyć, to jeszcze nie wiemy, jakie inne środki tam zostały przekazane. Ale te środki, które tam zostały zainwestowane, no będą spłacane między innymi właśnie przez odbiorcę ciepła, jak również, no, ja rozumiem, że przez nas wszystkich, jeżeli chodzi o energię elektryczną, prawda? Bo to się wtedy rozkłada na każdego Polaka, który korzysta z energii elektrycznej, natomiast energia cieplna na mieszkańca danego miasta, bo jej nie wysyłamy siecią do innych miejscowości. De facto mieszkańcy Torunia nie będą mieli, czy na razie przynajmniej nie mają wyboru, skąd mogą czerpać energię cieplną? No nie mają. Jest absolutnie rynek monopolistyczny. Nie ma takiego wyboru. Mimo że, no może mówię tutaj w tej chwili takie rzeczy troszeczkę kolokwialne, ale prawda jest taka, że ten system ciepłowniczy, przesyłowy w każdym mieście budujemy my wszyscy, ponieważ w każdej opłacie za ciepłą wodę, prawda, czy za centralne ogrzewanie, mamy doliczone do naszego rachunku opłatę za przesył, czyli właśnie za budowanie tej sieci. Ale wyboru nie mamy. W energii elektrycznej wybór mamy, prawda? Możemy poprosić o energię elektryczną od jednego, drugiego bądź trzeciego dostawcy. Natomiast jeżeli chodzi o energię cieplną, takiego wyboru nie mamy. Pani dyrektor, na marginesie jeszcze jedna rzecz, ciekawostka, ale dosyć ważna moim zdaniem. Firma EDF podpisała 10 lutego tego roku również umowę na pożyczkę niskooprocentowaną w Krakowie, tak?
Znaczy właśnie to jest ciekawa sprawa, że tak jak mówimy, firma, już za tego rządu. Tak, firma EDF jest firmą naprawdę bardzo bogatą. Wiemy, jakie ma obroty, jakie ma dochody, jakie ma zyski. Jest to firma bardzo mocna i bardzo bogata i tak naprawdę jest monopolistą na wielu rynkach lokalnych i myślą nie tylko. I teraz mówimy, że mamy w Polsce fundusze różnego typu, między innymi właśnie polskie inwestycje rozwojowe, które dzisiaj się nazywają Polskim Funduszem Rozwoju. Przypomnę, po to był stworzony, żeby wspierać polską przedsiębiorczość. Mamy również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który oczywiście nie jest tylko skierowany do polskich firm, ale jest skierowany do firm, które nie mają możliwości finansowych, żeby pewne inwestycje realizować samodzielnie i w związku z tym muszą się posiłkować bądź dotacją, bądź pożyczką niskooprocentowaną, a jednak te środki kierowane są do firm naprawdę, których kondycja finansowa jest bardzo, bardzo mocna. No i rzeczywiście w lutym tego roku taka pożyczka w firmie EDF, firmie, która ma 1,7 mld euro zysku brutto. Tak jest, została udzielona. Pożyczka niskooprocentowana około 2%. No, myślę, że wiele przedsiębiorstw w Polsce dla rozwoju swoich firm czy rozwoju i inwestowania chciałoby uzyskać tak niskooprocentowaną pożyczkę. Polski Fundusz Rozwoju to, tak jak pani powiedziała, fundusz, który ma wspierać polskich przedsiębiorców. Kto zajmuje się zarządzaniem tym funduszem? Mamy nadzieję, że ten fundusz jest do wyrzenia i że decyzje, które podejmuje rząd w tej sprawie są prawidłowe po to, żeby tą polską przedsiębiorczość wspierać. Także no, decyzje, kto tym funduszem kieruje, są w rękach ministrów tego rządu. No tak, mamy informację, że jedną z osób, która będzie między innymi zarządzała ten fundusz, to jest osoba, która była powiązana kiedyś w Londynie z Kulczyk Investment, między innymi Citigroup, początkowo w Paryżu. No to są ciekawe informacje. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rzeczywiście Polski Fundusz Rozwoju pochyli się nad tym problemem toruńskiego, ten między innymi. W jaki sposób? Myśli pani, że to jest możliwe? Ja myślę, że problem trzeba spojrzeć na problem szerzej. Myślę, że tak naprawdę w Polsce jest potrzebna ogromna debata na ten temat, na co są przeznaczane polskie pieniądze, które są zgromadzone właśnie w polskich funduszach. Dla kogo one są przeznaczane? Na jakie inwestycje? I komu służą? I myślę, że o tym musimy mówić, ale najpierw musimy wiedzieć, prawda, jak rzeczywiście ten strumień pieniędzy, gdzie i do kogo, na jakie cele jest kierowany. To nie mogą być sprawy, które gdzieś są tam załatwiane w gabinetach, prawda, o czym się nie wie. To są pieniądze nas wszystkich i myślę, że powinniśmy zapytać się, w jaki sposób te środki zostały wykorzystane i w jaki one sposób będą wykorzystywane. Oczywiście geotermia toruńska również się wpisuje w to zagadnienie i również mogłaby być finansowana jako polski przedsiębiorca na rozwój nie tylko tej inwestycji, być może i innych. Ale myślę, że problem naprawdę jest problemem bardzo poważnym i powinniśmy rzeczywiście nad tym się bardzo poważnie jako społeczeństwo pochylić. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę projektów priorytetowych. Na tej liście znajduje się toruńska geotermia? Nie wiem, czy się znajduje, natomiast chcę powiedzieć, że ostatnie dni, które tutaj badam temat, widzę pewien problem. To znaczy nie ma pewnej spójności w decyzjach poszczególnych resortów. Pewne środki są przeznaczane na przykład właśnie na odnawialne źródła energii, na to, żeby robić badania, przeprowadzać badania i sprawdzać, czy na przykład w pewnych miejscach w Polsce woda geotermalna jest, prawda? Na te środki są. Ale w innym resorcie zapomina ustawodawca, żeby potem odebrać na przykład to ciepło, prawda? Żeby wykorzystać. I wykorzystać, prawda? I tak dalej. Więc myślę, że brakuje pewnej spójności. Może jeszcze było mało czasu, może to dopiero pół roku czy ileś miesięcy rządów, ale tej spójności w ogarnięciu tego tematu brakuje. I myślę, że nad tym się trzeba bardzo poważnie pochylić. Jaki jest w tym momencie stan możliwości wykorzystania tej wody geotermalnej? Czyli rozumiem, że te negocjacje z EDF w sprawie uruchomienia tej wody do sieci
spełzeń, czy nie ma ich, tak? No, dzisiaj ich nie ma. Oczywiście nie będziemy się poddawać, dlatego że będziemy wykorzystywać wszystkie narzędzia, które dzisiaj są dostępne i będziemy tego się domagać. Chociaż, tak jak powiedziałam, dzisiaj jakby ten plan działania zarówno poprzedniego rządu, jak i właśnie firmy EDF w Toruniu, przewlekanie sprawy od wielu lat, tak jak powiedziałam, pierwszy wniosek złożyliśmy w 2009 roku, następny w 2014 roku, musieliśmy ten wniosek wiele razy modyfikować, bo kolejne rozmowy, kolejne porozumienia, prawda, ustalenia sprawiały, że musieliśmy te wnioski nasze korygować. Już nie będę tego tutaj Państwa zawiązała tymi tematami, ale dzisiaj wiemy, że to były działania celowe, to była gra na czas, żeby dojść Proszę do sytuacji, Państwa, ludzie się muszą denerwować, dzisiaj, ludzie muszą uważać, tak, zastanawiać się, żeby kto ich nie oszukał, bo rzeczywiście i policja przez te opcje internetowe, proszę, żydostwo chciało Polskę zaatakować, to mnie to bawi, proszę Państwa, mnie to śmieszy i po prostu to jest strasznie głupie jakieś takie rzeczywiście. O wiadrach Radio Maria mówi, że Polska będzie produkowała wiadra, a oni będą internet i przy komputerze i oni będą dominować, będą panować, bo skoro Żydzi wymyślili w Ameryce internet, to oni będą inwigilować, a ty wpisz imię, nazwisko i najchętniej jeszcze na Facebooku prosi o drugie imię, datę urodzenia i co jeszcze, miejsce pobytu i co jeszcze, no, numer dowodu, może jeszcze numer PESEL, także wiecie Państwo, to jest zagrożenia, to jest jakieś nieporozumienie, także dobrze, że tutaj w Polsce ta linia Mysia, jak ma pieprze, zauważyła te krętactwa, zauważyła te oszustwa. Dziękujemy Pani Kochanowicz. Lidii Kochanowicz. Drodzy Państwo, był to program Polski Punkt Widzenia, który na antenie telewizji Trwam emitowany był w dniu wczorajszym, w którym gościła pani dyrektor Lidia Kochanowicz. Program, który podejmował m.in. temat pieniędzy, które wypływają z polskiego budżetu i wspierają obce firmy, obcy kapitał, na przykładzie choćby firmy EDF, która za rok 2015 otrzymała do swojego budżetu jako wpływ prawie 2 miliardy euro. I na tym kończymy aktualności dnia. Prawie 9 minut po godzinie 14. Zapraszamy Państwa na serwis informacyjny. Radio Conchita. Sprawa obecności wojska NATO na wschodniej i południowej flance jest rozstrzygnięta i przesądzona, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Ministrowie obrony państw sojuszu spotkali się w Brukseli przed lipcowym szczytem sojuszu w Polsce, gdzie mają zapaść ostateczne decyzje. Minister Antoni Macierewicz poinformował, że trwają rozmowy na temat zlokalizowania w Polsce siedziby dowództwa wywiadu i informacji dla wojsk wysuniętej obecności. Szef resortu obrony spotkał się dziś w tej sprawie ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Ursulą von der Leyen. Jest pełna aprobata pani Ursuli von der Leyen i obietnica wsparcia w tej mierze. Myślę, że możemy, dlatego uznałem, że możemy już o tym powiedzieć. Ta inicjatywa oczywiście nie ma jeszcze ostatecznej akceptacji, ale zbieramy szerokie poparcie dla tej inicjatywy i ona domknie tę architekturę bezpieczeństwa wschodniej flanki z szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w tę architekturę ze względu na dowództwo dywizyjne, na dowództwo Korpusu Szczecińskiego i na dowództwo wywiadu i rozpoznania. Obradujący w Brukseli ministrowie obrony państw NATO zaakceptowali także kompleksowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Ma on zostać ostatecznie przyjęty na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Rosja chce powrotu dobrych relacji z Turcją, stawia jednak warunek. To Ankara musi zrobić pierwszy krok i przeprosić za zestrzelenie rosyjskiego samolotu, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Prezydent Turcji w przesłaniu do Putina z okazji Święta Państwowego Rosji wyraził nadzieję na normalizację stosunków. Życzylibyśmy sobie i chcemy normalizacji wzajemnych relacji oraz ich powrotu do okresu dobrej i obopólnie korzystnej współpracy, zapewnił Pieskow. Zastrzegł jednak, że konieczne będą najpierw gesty dobrej woli ze strony Turcji. Stosunki między Turcją a Rosją znacznie się pogorszyły, kiedy w listopadzie 2015 roku tureckie lotnictwo zestrzeliło rosyjski Su-24, który Ankara oskarżyła o naruszenie tureckiej przestrzeni powietrznej. Moskwa temu zaprzeczyła. W odpowiedzi Rosja wprowadziła kroki odwetowe wobec Turcji, głównie o charakterze gospodarczym. Córka byłej premier Ewy Kopacz rozpoczęła specjalizację lekarską w trybie rezydentury, mimo że zdała egzamin z 11 wynikiem, dowiedziało się TVP Info. Okazało się, że to możliwe po tym, jak Katarzyna Kopacz napisała odwołanie do Ministerstwa Zdrowia, którym kierowała wówczas jej mama. Pytana przez dziennikarzy o sprawę polityk PO tłumaczy, że nie tylko jej córka dostała się z odwołania i nie dostrzega żadnych kontrowersji. W 2009 roku na rezydentury nie dostawali się wszyscy. Obowiązywały, tak jak dziś, limit miejsc, które ogłaszał minister zdrowia. Katarzyna Kopacz w 2009 roku rozpoczęła specjalizację z położnictwa i ginekologii. Dziś pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i prywatnej przychodni. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia, bo budzi kontrowersje i nie wystarczą lakoniczne tłumaczenia, mówi europoseł PiS Bolesław Piecha, były minister zdrowia. W tym przypadku właściwie procedura została dotrzymana. Tyle tylko, że no, tam przyznano dodatkowo pewną ilość rezydentów, że to wcale nie mało, bo jeszcze, ja pamiętam, był 11 wynik, było 5 przyjętych, w związku z tym musiałem dość znacznie powiększyć liczbę miejsc specjalizacyjnych. Budzi to kontrowersje, budzi to być może takie troszeczkę niesamowite. Co więcej, jak poinformowała stacja, aby sfinansować dodatkowe rezydentury w 2009 roku, przewidziano kwotę ponad 371 tysięcy złotych. Natomiast w 2010 roku, tuż przed wyborami, Ewa Kopacz jeszcze jako minister zdrowia przyznała Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu 200 milionów złotych. Pieniądze miały trafić na budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej. Ostatecznie 200 milionów złotych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdził Sejm. Większość organizacji pracodawców, które mają swoich przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego, jest przeciwna rządowej propozycji płacy minimalnej na 2017 rok. Rząd chce, aby najniższe wynagrodzenie wyniosło w przyszłym roku 2000 zł brutto. Za opowiedział się Związek Rzemiosła Polskiego. Stanowisko trzech organizacji, pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan i BBC, wykluczyła wspólne stanowisko w tej sprawie całej Rady Dialogu Społecznego. To oznacza, że kwota zaproponowana przez Radę Ministrów znajdzie się w rozporządzeniu rządu i wejdzie w życie. Rząd przyjął wczoraj propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 rok na poziomie 2000 zł. To wyższa kwota niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli 1920 zł. Rada Ministrów uznała, że jest ona niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 1850 zł brutto. Były to informacje w Radiu Maryja. Radomski czerwiec 1976, Batalia o wolność. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą dr Paweł Sasanta. Proszę Państwa, to rzeczywiście ten ksiądz Rydzyk, który opowiadał wcześniej, że Polska zagrożona, że jest zaatakowana z każdej strony. No to kto to wymyślił internet? Kto to chciał dominować, panować? Anglia, internet, bankowość, Ameryka. No to oni nie wiedzą, co to jest Anglia, Ameryka. Nawet, że Anglia chce się z tej Unii wycofać europejskiej. Ta Anglia to język angielski, język amerykański. Anglia nie czuje się w Europie dobrze. Dlaczego? No właśnie dlatego. I nawet tak chłopu nam jedzie, to dziecko ci zrozumie, że powie ci dziecko małe, że na zewnątrz są psy i wilki. Jeżeli na Saskiej w nocy, dzisiaj facet o 4 nad ranem, to co to jest? Bydło. Na zewnątrz Biblia mówi są psy i wilki. Nie chcecie Jahwę? No to się wykluczyliście. Nie chcecie Boga Jehowy? Po 14, no to się Państwu zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Dziś środa, 15 dzień czerwca. Wspominamy błogosławioną Jolantę
zakonnice. Korzystać będziemy z następujących tekstów. Hymn Już światło słońca na niebie z trzeciego tygodnia, w tomie trzecim na stronie 550. Antyfony się pomodlicie, to wam nie zaszkodzi, na pewno trzeciego nie. Tygodnia, strona 848 i następne, oraz czytanie z listu do Kolosan i modlitwa, strony 851 i 852. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz kierownikowi mojemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i do wieki wieku. Czy ktoś potrzebuje pomocy? Już światło słońca na niebie. Dobrze, ja słońce za dużo słońca. Tak tworzył też ten plan miejscowy. Plan przeciwko Polsce, żeby Polskę zinwigilować, żeby Polska wiadra tylko produkowała, zaplanował tam a internet to kupujesz na układ, owszem, ale dwa lata trzeba płacić, to na pewno jest większa kwota. Ja wiem, że to jest doładowanie, ja wiem, że to jest dla mnie doładowanie, ale to jest mimo wszystko jakiś haracz. Galerii handlowej, która uzupełnia absolutnie te wszystkie braki, które dzisiaj na miasteczku Milanów i Milanowie nie ma. Przed kino, duże sklepy brandowe, markowe. Czy to jest taka dzielnica czy Warszawy, która właśnie cierpi na brak obiektów handlowych, zdaniem pana? Znaczy, no, dzisiaj najbliższe centra, które obsługują Wilanów i miasteczko Wilanów i okoliczne dzielnice, czy nawet okoliczne miasteczka pod Warszawą, to jest Sadyba, Best Mall i Galeria Mokotów. Wystarczy zobaczyć, jak się korkują ulice wokół tych dwóch miejsc, żeby ocenić, jak duże jest natężenie ruchu, jak dużo klientów przyjeżdża, więc z naszych badań wynika, że absolutnie jest to miejsce, w którym jest potrzebna galeria handlowa i to tam się bardzo dobrze wpisuje. Co więcej, nawet też warto podkreślić, że w planie miejscowym, tym, o którym wspominałem, jest wyraźny zapis mówiący o tym, że ta galeria handlowa w tym miejscu umiejscowiona ma mieć charakter ponadlokalny, czyli ma obsługiwać nie tylko miasteczko Wilanów i Wilanów jako taki, tylko ma swoim zasięgiem również dotyczyć całej Warszawy, no bo w końcu Wilanów jest częścią Warszawy, a nie odrębną wyspą. Czy ja zamiast na zakupy tam, gdzie jeszcze do tej pory, nie będę wymieniać nazw, bo to jest w ogóle problem z tym, muszę panu powiedzieć, jeśli mówi się o placówkach handlowych, żebyśmy tutaj nie byli posądzeni o jakąś kryptoreklamę, broń Boże. Ale otóż właśnie taka sytuacja, że ja mogłabym zamiast do mojej ulubionej galerii handlowej zacząć jeździć do miasteczka Wilanów na zakupy. I nie wiem, czy to jest sytuacja wymarzona dla mieszkańców miasteczka Wilanów. I teraz muszę ja wyrazić swoją opinię, że też jestem niepocieszona, że państwo nie są równocześnie w tym studio, bo w tej chwili muszę przejąć rolę oponenta wobec pana stwierdzeń i na przykład posłużę się tutaj cytatem z tekstu, który mam przed oczyma. Otóż przeczytam, co następuje. Zarówno mieszkańcy, jak i organizacje działające w Wilanowie, Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, Fundacja Nasze Miasteczko, Stowarzyszenie Wilanów Wysoki i Niski oraz Muzeum Pałacu Wilanowie, a także wszystkie kluby radnych, PO, PiS i radni niezależni, mówią jednym głosem. Nie zgadzamy się na taką architekturę w tym miejscu. Jednocześnie chcą też, żeby obiekt podzielić na trzy części, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście radni, którzy będą w naszej audycji w drugiej części programu, sami o tym najlepiej powiedzą, ale jak pan zareaguje na takie stwierdzenie, że jest sprzeciw jednak, bo pan powołuje się na wyniki badań, z których wynika, że większość chce, a z tego stwierdzenia wynika, potem jeszcze prezydent, potem jeszcze i bądź tu mądry człowiek. Bądź tu mądry człowieku. Nie ma teraz takiej już samowoli. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Nie boimy się tej konkurencji, szanujemy ją bardzo. Sami zresztą mieliśmy okazję budować galerię Mokotów, to jest nasze dzieło i w tej chwili budujemy galerię północną. No tak, ale zostawmy te nazwy, bo żebyśmy ich nie reklamowali, nie reklama, tylko audycja publicystyczna. Tak, jasna sprawa, przechodzimy do galerii Wilanów, więc Której jeszcze nie ma, która mamy nadzieję za chwilę będzie i spełni te oczekiwania mieszkańców, o których rozmawialiśmy przed chwilką. A wracając do radnych i tego, co pani odczytała, no ja jestem uczony tego, że trzeba zawsze poszukiwać kompromisu, tak długo jak się go da poszukiwać i wydaje mi się, że zrobiliśmy jako spółka wszystko,
albo prawie wszystko, żeby ten kompromis osiągnąć. No ale na przykład pan powiedział o tym, że to ma być galeria właśnie o charakterze ponad lokalnym, a tymczasem dzielnica nie chce takiej galerii. Wypowiedziała się jednogłośnie, że miejsce to powinno być, jeśli już ma coś tam powstać takiego, mieć charakter lokalny, a nie ponadlokalny, bo ludzie nie chcą, żeby tam wszyscy ściągali na zakupy z całej Warszawy. No tak, ale zapisy planu miejscowego są prawem obowiązującym w tym kraju i mam na razie wciąż państwo prawa w Polsce i trzeba tego prawa przestrzegać. Zapisy tego planu miejscowego są jednoznaczne w tym zakresie. A kiedy ten plan powstał? W 2001 roku. Sporo lat temu. Tak jest, kiedy ale nadal obowiązuje. Kiedy spółka GTC zakupywała tą nieruchomość, ten grunt z zamiarem budowy tego centrum handlowego, wiedziała o tym, jaką wielkość tego centrum może tam zbudować, a może tam zbudować centrum wielkości 140 tysięcy metrów kwadratowych, tak zezwala plan, a my chcemy zbudować tylko 62. Między innymi wsłuchując się w głos radnych i mieszkańców, zmniejszyliśmy nasz obiekt o 30%. Co więcej, z 22 postulatów, które radni zgłosili do nas w październiku zeszłego roku, uwzględniliśmy z 19 dotyczących naszej galerii 15, a więc tylko na 4 najważniejsze postulaty się nie zgodziliśmy. Radni z tych postulatów nie zrezygnowali jeszcze z żadnego do tej pory, więc szukanie kompromisu, jak ja rozumiem definicję słowa kompromis, polega na tym, że strony posuwają się w swoich pozycjach wyjściowych i szukają kompromisu, szukają rozwiązania. Myśmy wykonali tych kroków już 15 na proponowane 19. Mam nadzieję, że znajdziemy również i po drugiej stronie. Żałuję bardzo, że nie mogę tego pytania zadać na antenie paniom radnym, że znajdziemy również jakieś pozycje, z których radni zrezygnują w tej dyskusji. Ale chodzi o to, wie pan, żeby taki obiekt handlowy, jeśli powstanie, no nie był wbrew woli mieszkańców, tylko spełniał ich oczekiwania, to pan chyba to doskonale rozumie. Ale przed chwilą mówiliśmy o tym, że ta wola mieszkańców jest jasno zbudowana w tych badaniach. No, ja sobie pozwolę z całym szacunkiem, odnosząc się do radnych, absolutnie, bo my mówimy tutaj o radnych jako całej grupie, to jest 21 osób, które myślą bardzo rozsądnie i bardzo logicznie, podejmują bardzo mądre uchwały. Zresztą ostatnia uchwała z 12 maja jest uchwałą bardzo mądrą, za którą bardzo dziękujemy, w której proszą miasto stołeczne Warszawa o wykonanie kilku bardzo ważnych analiz dotyczących tego miejsca, a nie odnoszą się jednoznacznie do tego, że tylko to miejsce i tylko w ten sposób ma być zabudowane, jak grupa kilku radnych sobie wyobraża. Ale jeżeli mówimy o reprezentacji mieszkańców... Jak pan sobie wyobraża i jak miałoby to centrum wyglądać? Bo chciałabym, żeby teraz ludzie słuchający naszego programu oczyma wyobraźni to zobaczyli. Jesteśmy w miasteczku Wilanów, tutaj po drugiej stronie tej arterii szerokiej, która oddziela nas od pałacu w Wilanowie. Rozumiem, że to centrum powstałoby niedaleko budynku ratusza, tak? Tak, znaczy jest ratusz, jest obok duży biurowiec, kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych, nazywa się Royal Wilanów i za tym biurowcem na dzisiaj jest piękny teren posianego rzepaku zielonego, na którym daj Boże za chwilę zacznie się budowa Galerii Wilanów. No właśnie, daj Boże albo nie daj Boże, zależy jak się na ten problem patrzy. Cały czas przypominam państwu, że w drugiej części programu będziemy mieli zdanie przeciwne, czyli będziemy tutaj gościć radnych Wilanowa, którzy się tej budowie sprzeciwiają. Jak pan mógłby opisać to centrum? Czy ono będzie jedną wielką jakąś bryłą, ogromnym budynkiem, tak jak to budowano niegdyś, czy jakiś nowy wyraz architektoniczny znajdzie? No będzie połączeniem tego, co dzisiaj jest oczekiwane przez rynek najemców, bo to oni decydują dzisiaj o rynku galerii handlowych. To tak naprawdę dla nich budujemy to i na pewno nie budowalibyśmy niczego sobie wbrew i przeciwko trendom rynkowym, ryzykując, że się to nasze centrum nie wynajmie, bo będzie passé. Na pewno będzie również bardzo mocno ukierunkowane na otwarcie na miasteczko Wilanów. O to zadbali radni. Wiele tych uwag, jak już wspominałem, uwzględniliśmy, które to pokazują. Będzie miejscem spotkań pod jednym dachem, również na słote i na dni zimowe. Również z wieloma terenami rekreacyjnymi, zresztą dzisiaj już 2,5 hektara przekazaliśmy mieszkańcom Wilanowa, na których co weekend bawią się i dzieci, i dorośli, a w ciągu tego okresu Euro 2016 puszczamy wszystkie mecze w specjalnej strefie kibica, którą tam zorganizowaliśmy dla mieszkańców.
Panie dyrektorze, mamy telefon pierwszy, także super. Przerwę panu, posłuchajmy pani Anny z Warszawy. Tak, dzień dobry panu, dzień dobry pani, witam. Dzień dobry radiosłuchacze. No jest szokowana jestem tym, co słyszę od pana. Po pierwsze, te wyniki badań, które pan przedstawia, są po prostu jakieś, no ja bym śmiała to powiedzieć, zafałszowane, to jest pierwsze. Drugie, jeżeli pan opiera te dane i wyniki na podstawie planu z 2001 roku, no to się zastanówmy, 15 lat minęło. Trzecia rzecz, mówi pan o, że chcieliby mieszkańcy przynieść złote tarasy, no ja, to jest szok, co pan mówi po prostu. Piąta rzecz, czwarta. Tak. Liczę. To jest coś nieprawdopodobnego, że państwo w ogóle nie mają wyobraźni. Warszawa jest nasycona galeriami. My po prostu nie chcemy galerii. W ogóle badań żadnych nie robicie, albo są zafałszowane. Znam to niestety z drugiej strony i wiem, jaka jest prawda. Niech państwo się wczują, że jeżeli pan mówi, że są zakorkowane ulice w pobliżu galerii, w pobliżu złotych tarasów, to też chcecie zakorkować tak ważny punkt w Konstancji. To jest po prostu jakiś, no coś, co szokuje, co pan opowiada w ogóle, rzeczy nieprawdziwe. Ja się nie dziwię, że się nikt nie chce z panem spotkać, bo się boi, jak odpierać te kłamstwa. To jest nie do pomyślenia. Nie chciałabym przeciągać, bo jestem zdenerwowana, jak słyszę takie bujdy, agresja. Pani Anno, bardzo dziękuję za telefon. Tak. Mamy jeszcze kolejny. Pani Ewa z Warszawy. Witam panią na antenie. Dzień dobry. I słuchamy pani opinii. No jest mało czasu, ale w zasadzie to dzwonię po to, żeby poprzeć moją przedmówczynię. I rozumiem jej zdenerwowanie, bo ja jestem tak samo zdenerwowana, kiedy słucham tego młodego pana. Panie, a skąd pani wie, że to jest młody? Po głosie, tak? Bardzo mi miło, to duży komplement dzisiaj, dziękuję. Panie Ewo, ale tak żarty na bok, czy pani mieszka w Wilanowie, w miasteczku Wilanów, czy jest pani z innej części Warszawy? Ja z mojego okna widzę Wilanki, ja mieszkam na Dolnym Mokotowie, mam do Wilanowa 10 minut autobusem. Ale rozumiem, że pani także nie jest spragniona w ogóle nowych galerii handlowych w Warszawie, prawda? Że uważa pani, że jest nasycenie tym. Wystarczy. Chodzę do Brusu i czasami jest tam pusto. Bez mol przywołamy tu na antenie, mieliśmy nie przywoływać. No naprawdę, nie, ale tam nie ma. No niech zbudują, jak mają zbudować. Zobaczymy, co jeszcze państwo. A Wilanów jest takim miejscem, że postawienie takiego centrum handlowego to jest w ogóle zmiana charakteru tego miejsca. Dziękuję pięknie za telefony. Może będą kolejne w drugiej części programu. Panie dyrektorze, do wiadomości lokalnych mamy jeszcze niecały minutkę i pół. Proszę się odnieść do tych telefonów. No bardzo dziękuję. Każdy głos dyskusji jest dobry. No po pierwsze chciałem zapewnić, że to żadne kłamstwa i bójdy, tylko dokumenty. Zresztą ta inwestycja jest również poparta. Pan mówi o tych badaniach, o opinii publicznej na temat... To już nie będę cytował, bo to wszystko już mówiłem. Mało czasu, więc szybciutko przechodzę do czegoś innego, że ta galeria i ten plan... Że według tych badań to niemal wszyscy chcą tej galerii handlowej. My walczymy a potem o udukowienie. Zdania są tak podzielone. Jeżeli jest ten hentrajs, zarzut, że coś fałszuje. Zatrute jest powietrze. No to. Mózg to tak szybko nie sfałszujesz mózgu. Człowiek nie da się odumanić, prawda? Tak szybko. Ale można spowodować tu niego tysiące różnych. Mamy wszystkie decyzje środowiskowe, drogowe. Ludzie dlatego szybko umierają. Ludzie szybko Janek i te zleży na cmentarzu. Czekamy na pozwolenie na budowę w tej chwili. Ostatni dokument. A miasto nie jest przychylne temu pomysłowi. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć tak wprost. Trzeba byłoby zapytać przedstawicieli miasta. Więc publikacji prasowej. Według mnie miasto zachowuje pełną neutralność. Tym bardziej, że miasto ocenia tą inwestycję w sposób zgodny z prawem. Czyli czy jest zgodna z planem miejscowym. Proszę państwa, to była pierwsza część programu. Jest sprawa. Trudna sprawa dzisiaj. Pan Rafał Twarowski, pan dyrektor grupa GTC był gościem tej części audycji. Spotykamy się po wiadomościach. Na 30 wiadomości lokalne RDC Olaf Warzyński. To jedno z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Warszawie. Zebra na skrzyżowaniu Wawelskiej z ulicą Skłodowskiej-Curie będzie miała sygnalizację świetlną. Jest już wykonawca prac. Po podpisaniu umowy będzie miał 50 dni na budowę sygnalizacji, a ta jest konieczna. Tylko w ostatnich 2 latach doszło tam do 10 wypadków z udziałem pieszych. Rannych zostało 15 osób.
Za pół godziny we francuskim Lille Rosja zagra ze Słowacją na Euro 2016. W podstawowym składzie tej drugiej drużyny jest Andrzej Duda. Przypomnijmy, pomocnik Legii Warszawa strzelił gola w meczu z Walią, który jednak Słowacy przegrali 1-2. Tymczasem jutro mecz, który zelektryzuje wszystkich Polaków. Biało-czerwoni zagrają z Niemcami. Stołeczni radni nie obejrzą tego spotkania, ostrzega szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Cezary Jurkiewicz. Jutro sesja Rady Warszawy, a w porządku obrad jest aż 48 punktów. W tym absolutorium dla prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Radni PiS zaprosili przedstawicieli każdej z dzielnic, by zaopiniować pracę prezydent i zarządu. Zapowiada się długa dyskusja, mówi Cezary Jurkiewicz. Z pewnością trzeba być przygotowanym do bardzo obfitej dyskusji. No, wspomnienie tego, że wieczorem jest mecz Polska-Niemcy, to nas czeka chyba jednak sesja, która potrwa długo i nie będziemy mogli uczestniczyć w oglądaniu tego meczu. Radni zajmą się też m.in. sprawą nadania tytułu honorowego obywatela miasta, utworzenia zarządu miejskiej, czy nadania jednemu z rąd na Ochocie imienia Ryszarda Kaczorowskiego. Oj, Kaczorowski. Radomskie Centrum Onkologii podzieliło się RDC. Jedna z najnowocześniejszych placówek onkologicznych w Polsce. Wiadomo, że to jest pieniądze na teleradioterapię i brachyterapię. Na razie NFZ finansuje tylko chemioterapię. Gdzie ten mój bąk? Ja go tu poraziłam rzecznik mazowieckiego promieniowaniem. Andrzej Troszyński jest dobrej myśli. Wszyscy no, długo czekaliśmy na ten ośrodek w Radomiu powstanie. Już od dawna i konsultant krajowy, i konsultant wojewódzki w dziedzinie teleradioterapii, no martwili się, że ośrodki teleradioterapii są skoncentrowane w ośrodku stołecznym, czy też w okolicach. Natomiast mieszkańcy z granic województwa mazowieckiego, no narażeni byli na tę konieczność dalekich podróży. Kontrakt dla Radomskiego Centrum Onkologii obiecał też wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. RDC. Radio dla Ciebie. Niebo nad Mazowszem przeciera się, chmur mniej, jest szansa na słońce, od razu zrobiło się też cieplej, mamy 21 do 22 stopni. W nocy może popadać, wcześniej nie musimy obawiać się deszczu. Wiadomości kulturalne. Wystawa poświęcona Ignacemu Janowi Paderewskiemu otwarta w gmachu Senatu w Warszawie. Na planszach są m.in. reprodukcje portretów Paderewskiego, fragmenty jego pamiętników, ilustracje z koncertu w Madison Square Garden w Nowym Jorku w 1932 roku i artykuły z prasy zagranicznej. Można zobaczyć też, jak wyglądała przepustka Paderewskiego, uprawniająca do wzięcia udziału w podpisaniu traktatu wersalskiego. Są też zdjęcia Paderewskiego z przyjazdu do Poznania w 1918 roku oraz fotografie z Józefem Piłsudskim. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Niepodległości, a Senat uczcił dziś 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. W uchwale podkreślono, że był on nie tylko światowej sławy muzykiem, ale także mężem stanu i współtwórcą polskiej niepodległości. Tak, tak, tak było połączone u Paderewskiego. Wykazali podczas konferencji. Także widzicie Państwo, człowiek nawet w samotności, gdzieś daleko, daleko od kraju, może walczyć o swoją ojczyznę. A tutaj oni są u siebie, podjudzają, niszczą, proszę Państwa, wszystko, żeby zniszczyć. I te supermarkety, proszę Państwa, okazało się, że one wysysają pieniądze z Polski i lokują to w rajach podatkowych za granicą. No to państwo polskie wyraźnie na tym traci. I teraz jeszcze się dziwią, że to Wilanów, że się nie zgadza. To nie jest tylko dla Wilanowa, rzeczywiście. Do tej pory właściwie nie wiemy. Warszawa jest ale wiemy, jedna. Ale jest sprzeciw wobec tej inwestycji, tego pomysłu. I teraz są z nami w studiu panie radne, Anna Drewniak, klub Prawo i Sprawiedliwość.